Cześć! Mamy jesień, ale pogoda wciąż jest na tyle dobra, aby wykonać trening w plenerze. Dziś pokażę Wam, jak zrobić trening przy użyciu ławeczki w parku, bo właśnie w parku się znajdujemy. Oczywiście nie musicie go wykonywać w parku. Możecie skorzystać z krzesła w domu, pod warunkiem, że macie dość wysoko zawieszony sufit, ewentualnie z boksa w siłowni. Trening ten będzie celował przede wszystkim w biodra, uda i pośladki. Będziemy wykonywać ćwiczenia, które bardzo mocno angażują kończyny dolne. Jednak nadamy im charakter interwałowy. Oznacza to, że będziemy wykonywać jedno ćwiczenie po drugim bez właściwie jakiejkolwiek przerwy czasowej, a w ciągu 30 sekund każdego ćwiczenia będziemy mieli za zadanie wykonać maksymalną ilość powtórzeń. Dzięki temu będzie on również znakomicie spalał tkankę tłuszczową. I to zabieg, który możecie zastosować właściwie do każdego treningu. Jeśli trenujecie na siłowni, a tego rodzaju wysiłek nie sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej, nadanie mu charakteru interwałowego sprawia, że będzie on miał potencjał spalający tkankę tłuszczową. A ćwiczenia będą wyglądać następująco. Przed nami 5 intensywnych rund. Zapraszam do treningu. Oczywiście tego rodzaju wysiłek możecie dopasować do własnych możliwości. Jeśli jesteście osobami początkującymi, możecie zacząć od 3 rund. Jeśli czujecie się na siłach, nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować na przykład 7 rund. Znakomicie sprawdzi się on w kontekście spalania tkanki tłuszczowej. Warto stosować go 3-4 razy w tygodniu. Pozdrawiam, cześć!